Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym unboxingu Woodboxa. Dzisiaj będzie inny unboxing Woodboxa, gdyż Woodbox już został zunboxowany. Niestety nagranie poszło się kochać za to. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Woodboxa, pierwsze opakowanie było takie, że można je było przełożyć na drugą stronę. Pom, 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 pom. Standardowo foto, share i możecie wygrać. Tak, to było opakowanie z drugiej strony. Można je było przełożyć, powiem wam szczerze, że myślałam, że to trudniejsze i miałam się nawet za to nie zabierać, ale stwierdziłam, że spróbuję i okazało się, że nawet ja z moim skillem jestem w stanie to pudełko sobie przełożyć. Więc tak wygląda przełożony woodbox, który nosi tytuł Deadwood. Dlatego, że tematem tego miesiąca są bad guy'e, bad boy'e i w sumie to tak, bad guy'e. Bad guy'e w sumie. O. I tak wygląda złożone pudełeczko, powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba, więc stanęło już na półeczce. Jeżeli chodzi o tego woodboxa, to tak wam pokażę, a myślę, że wam przybitki po prostu podrzucę. Mamy maskę Bane'a na tym, bodajże maskę Bane'a. Jako przypinkę miesiąca. Nie wiem, nad czym się tu rozkminiam. Do woodboxa również były załączone pałeczki Street Fightersów. Przydałby się też jakiś kupon na darmowe sushi. W woodboxie tak wam tylko podrzucam pomysł. Na każdej pałeczce jest motyw z ziomkiem ze Street Fightersów, więc Street Fightersów. Brawo ja. To, co mnie się osobiście bardzo podoba, to jest monetka z Piratów z Karaibów, z Zemsty Salazara. Nie ukrywam, że jest bardzo fajnie zrobiona, ma bardzo, bardzo fajne szczegóły, bo i czaszunia jest wyszczegółowiona, ma tam z tyłu stateczek i z tyłu te wszystkie napisy i tak dalej, bardzo, bardzo fajnie zrobione. Motyw z Disneya właśnie w bardzo fajnej saszetce, przy okazji bardzo mi się podoba ten napis woodbox z tyłu saszetki, jest taki klimatyczny. I to, co mnie w tym woodboxie urzekło najbardziej, czyli słodziaśny badass! Uwielbiam Saurona i po prostu figurka Saurona, który ma pierścień na palcu, jest po prostu przekozacka. Także Sauron po prostu, no mistrz, 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 mistrz. Jeżeli chodzi o koszulkę, to w tym momencie nagranie waszym pokazuje się Natalia w koszulce z Vegetą. Za moich czasów Dragon Balla trzeba było oglądać, się wracało specjalnie z podwórka wcześniej, żeby sobie odpalić. Także dla mnie fajny, fajny sentymentalny taki bonusik, jeżeli chodzi o Vegetę. Dobra, mamciaki, to tyle jeśli chodzi o ten zunboxowany unboxing woodboxa. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale mówię, no nie miała wpływu na to, co się wydarzyło. Ale mamy woodboxa, Deadwooda, Wooda. I cóż, to tyle misiaczki, mam nadzieję, że wam się podobało i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam z kina, trzymajcie się i cześć!